Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No to i niespodziewanie sąsiedzi z piekła rodem. Czy w sumie można powiedzieć, istna klasyka gier mojego dzieciństwa. No więc, jeśli kogoś zastanawia czemu wyszło tak, że to nagrałem, to przeglądałem stare płyty, zobaczyłem, że działa. No stwierdziłem, a może w sumie zainstalę i pokażę ludziom, jak nie umiem grać w sąsiadów. Potem taka miła skocznia, powiedzmy, po dosyć ciężkich grach jak Skyrim czy Lords of the Fallen. Wiecie, przydałoby się, tak więc może bez zbędnych cergieli rozpoczynamy grę. Żeby nie było to są samouczki, ale nie chcę was zanudzić tym wszystkim. I z góry to powiem, staram się grę przejść na 100%. Najpierw wszystko normalnie, potem kiedyś ewentualnie bonusowy odcinek z właśnie przychodzeniem na 100%, jeśli uwaga, uwaga, to podkreślam, w trzech podejściach, nie będę wszystkich pokazywał, oczywiście, nie uda mi się znaleźć sposobu na to, jak osiągnąć 100% no, prestiżu. A dla tych, którzy nie znają ogólnie, to jest to gierka, gdzie właśnie mamy wkurzyć sąsiada. Ale resztę zobaczycie sobie na spokojnie. Zaczynamy odcinek pierwszy. Poziom pierwszy. Odcinek, pierwsza pułapka, czyli pierwszy poziom. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy w ogóle. Poduszka, pierdziuszka. Takie dosyć standardowe, powiedzmy, schematy na tą grę. Coś by mydło? Nie. Klej. Okej. Okay. Nie będę was może okłamywał czy coś, że wiem co, jak, gdzie. W gry nie ruszałem, można powiedzieć, od dobrego... Może od 2012, może nawet dłużej. Patrzcie, sąsiad sobie kogoś podgląda. Oha. Serce takie proste? Spodziewam się czegoś więcej. Serio? Dobra. Mamy 4 pułapki. Oczywiście pokażę wam to wszystko w idealny sposób, bo to akurat jest jeszcze dziecinnie proste. Lewym wszystkim się chodzi, prawo się skrada. Nie możemy wpaść na sąsiada, tak dosyć standardowo. No i teraz co? Poduszka, pierdziuszka na fotel. Tutaj włączamy mu antenę. Schodzimy w dół, żeby nas nie zauważył. Co ciekawe, jak już otwieramy drzwi, kiedy on wchodzi, no już nic nam nie grozi. I proszę, wkurza się sąsiad. I... no, tyle. Ale siada. Pierdzi. Poduszka, pierdziuszka. I uwaga, uwaga, załamanie nerwowe. Nie wiem, co się stało, ale nie zalicza nam niczego. Jakby gra się zepsuła. W sumie najpierw to, że nie wiem czemu. I chyba znalazłem błąd. Powinienem zacząć od tamtej strony. Tak. Bo zdążył się uspokoić w ten sposób. Ale tak czy jak, muszę spróbować ponownie, bo niestety mi zagadek nie zaliczało. Więc dobra, szybciej. Zróbmy to samo. Po raz kolejny. Wydaje mi się, jak kto trzyma super klej w apteczce. O, tym razem chyba zadziała, bo już widzę, że mamy procent, a nie zero. Nic, znaczy, tylko procent, nic więcej. No i tym razem też nie popełnię tego błędu, mówię, zrobimy 100%. Będzie dobrze. Sąsiad standardowo podgląda sobie kogoś. Sądząc po tym, co, o czym on tu myślał, to pewnie jakąś piękną kobietę. Dobra. No to wchodzimy. Klej. Jajko. No. Sąsiad idzie, idealnie uda nam się uciec, na szczęście. Myślę, że ciekawe, jesteśmy dużo szybsi od sąsiada. Nie wiem, czy było to kiedyś wytłumaczone. No, wkurza się, bo jajko mu wybuchło w mikrofali. To jest standardowy schemat, rozumiecie?
Teraz lepsza część, czyli lornetka, która do oczu się przykleja. Wkurzony sąsiad i proszę. Jak mówiłem, ja to kiedyś nazywam zawałem, chociaż to jest raczej jakiś problem z krzyżem. Jest to spowodowane tym, że właśnie jest seria kawałów. Tutaj mam pokazane, ile razy miał tego super nerwa, ile na ile mam zrobione. I proszę. 69%, 72%. No i prawdopodobnie jako, że już został ostatni kawał, a nie zdąży się uspokoić, to mamy 100%. Ale tak było naprawdę proste. Uwaga, uwaga. No, jest setka. Nie wiem w sumie, czy mam się czym chwalić, jak mówiłem, pierwszy poziom to taki jest easy. Dziękuję bardzo. Prestiż 100%. I zobaczmy, co mam do wyboru teraz. Żeby nie było, nie kończymy też chronologicznie, chociaż tak chyba będzie najłatwiej. Więc mamy ogólnie właśnie pierwszy odcinek, potem mam przynajmniej taki najbardziej telewizorowy, że tak nazwę, znów tutaj będzie robił dużo, ale mało, że tak nazwę. Jego urodzinki. Szarlotka tutaj, to jest związane chyba z piłką nożną, jeśli się nie mylę, jedna rzecz. No i czas kąpieli. Ale dobra, skupmy się na odcinku drugim, Telemaniak. Nie po kolei będę robił, żeby nie było już od drugiego, można powiedzieć, rozdziału, czym rozszerzenia mieszkania sąsiada. No póki co się skupiamy na tym. Więc dobra. Żeby nie było na początku, chciałbym też podobserwować trochę sąsiada, co robi, zanim będę jakiś mądrze się tym wszystkim zajmował, okej. Więc żłopie piwo i ogląda telewizor. W sumie nie wiem, po co się tam chowam. Ale dobra. Dobra, czyli piwo i telewizor. Coś jeszcze? A, chwila. Nie. Jeszcze nie to. Dobra. Ciekawe. Czyli tylko tyle? Nie będę ukrył, pan tam, żeby było większe wyzwanie. O nie. Idź. Idź, Woody. Dobra, nie zdążyliśmy pierwszej rzeczy. I żeby nie było, to już nie wiem, czy uda mi się 100%, bo nie jestem pewien co do wszystkiego, co mogę tu zrobić. A więc tak, 6. Mamy jedno, drugie, trzecie, czwarte. To... 6 nie widzę. Chyba, że czegoś nie zauważyłem, chociaż... Nie no, już chyba sprawdziłem wszystko. Więc ja już nie wiem. No właśnie niczego nie ma. Ale cóż, zobaczymy jak to będzie za chwilę. W sumie powinienem chyba zacząć od czegoś innego. Ale niech będzie, że zacznę od jajka. Będę żałował pewnie, ale niech będzie tak, jak już mówiłem. No i środki przyczyszczające do piwa, rzecz jasna. Zobaczymy, czy uda mi się w tym czasie krzesło podpiłować. Nie zdążę. Już to widziałem po prostu, że nie zdążę. Chociaż mógłbym zaplątać przynajmniej antenę. Ale dobra, spokojnie. Mówię, 100% nie mogę zająć się kiedy indziej. Zdążył się uspokoić. Niestety. Okej. Okej. Ciśnij na klopie. Standardowo. Nie ma swojej taśmy. Dobra, szybciej, Woody. Pójdzie do góry, to po nas. Na szczęście nie. Ale
dalej nie mam odpowiedzi, czym jest szósta... ławka? A nie, mamy wszystkie. Telewizor i... co? No niestety będzie kiepsko, mamy niby tutaj dwa wystrzały, ale... 2 na 4 to jest słaby wynik. Ale mówiłem, 100% będę może to później. Dzisiaj chciałbym się po prostu skupić na pokazaniu wam tej gry. I oczywiście, o ile się wam spodoba, to może będziemy potem jeszcze kontynuować z następnymi. Tak się spędziłem, ale... no, żeby nie było właśnie, oglądalność zdecyduje o wszystkim. No, jedno zdenerwowanie więcej byśmy mieli stówkę. Nie jest źle. Dobra, zobaczymy jak tam jest z czasem. 10 minut, no dobra. Można uda się wszystkie zrobić. Urodzinowe przyjęcie. A i właśnie od razu podkreślam, naprawdę, ja tu gram na ślepo. Mam może niewielkie jakieś wspomnienia z dawnych czasów, ale poza tym to nic. Okej. Okay. Świeczka. Potem idzie ją położyć na tort. Aha. Świętuje jakoś tak dziwnie swoje urodziny. Ściąga świeczkę. Idzie otworzyć pocztę. I... znowu? Okej. Okay. Wiecie co, chyba już nawet znam wszystkie. Gorzej z kolejnością, ale tak, już mamy wszystkie. Prawdopodobnie. Prawie, bo oczywiście jeszcze w tym jest jajko. W sumie nie wiem, czemu się ukryłem, ale dobra. Damy radę. Tak, to jest mistrzowski plan, będzie stówka. Mówię wam to, ludzie, naprawdę będzie stówka. A i właśnie dla tych ciekawskich bardziej tak, proszę też dwójkę, więc jeśli jedynkę byśmy ukończyli i byście dalej chcieli, to dwójkę też będzie. Dobra, szybciej Woody. Jajko. Nie zdążę. Czyli jeszcze chyba trzeba poczekać. I właśnie, teraz najciekawsza jeszcze rzecz. Jeśli są świadomi z tym tutaj, jeśli się zgadamy i tak magicznym trafem nasza postać zacznie normalnie iść, on nas zauważy i tyle. Dobra. Jajko szybko. Dobra, petarda jest. Szybciej. Szybciej, Woody. Szybciej, dasz radę. Dobra, pułapka na myszy w skrzynkę. Obraz z flamastrem. I jesteśmy zwycięzcami, mamy stówkę. Teraz tylko trzeba poobserwować, jak pięknie sąsiad. No ma nieszczęście. Wiecie co, no powiem szczerze, nad momentami go trochę szkoda. Bo się jest złym facetem, według tego co tam wiadomo o grze. Z opisów i z trailera, który gdzieś na YouTube się kręci. No ale trochę szkoda mi gościa, naprawdę. Okej. Okay. Dobra, kolejny punkt zaliczony. Teraz po tym wszystkim oczywiście, mimo tego, że musiał strzelić w krzyżu, będzie biegł jak po prostu spanikowany, że musi, wiecie, zapalić rany czy coś i nagle widzi obraz, znowu się wkurza, znowu łupią w krzyżu. Taki standardowy schemat w sumie. Teraz będzie to sprzątał. Biegnie tam, posiedzi się na kafelkach. Bo dam tu mydło oczywiście. Zobaczę brudny kibel. I zwycięstwo. Znaczy co, nie, naprawdę. Pamiętam, że ta gra była trudniejsza. Znaczy oczywiście wiem, że to jest limit czasowy, który... wolno myśliciałem, że takich ich nazwę może trochę utrudnić to wszystko. Ale proszę, mi się jakimś cudem udało. Więc dziękuję bardzo, kolejny odcinek zaliczony. No w sumie kolejny poziom, ale tutaj to jest nazywane odcinkami, więc... dobra. O proszę, mam już sezon drugi dostępny. Połączę, że tutaj się zaczyna prawdziwa robota, taka... prawdziwe wyzwania i w ogóle, ale... spokojnie, najpierw pora dokończyć pierwszy. A więc Szarlotka. Co tu będzie, niestety nie pamiętam. I ty powiem szczerze, bo w tamtych jeszcze coś kojarzyłem, ale tutaj nic.
Sprawdzam, czy będzie jadł szarlotkę i czy mam, żeby mu wsadzić piankę do golenia. Zamiast świtej śmietany. I chyba z obrazem znowu trzeba będzie coś majstrować. Okej. Okay. Klej i to. Halo, gra. No cóż. Dobra. Środek na porost włosów. A, dobra, wiem, co to trzeba będzie zrobić. To ja wiem. Już widzę tutaj. Płyn po goleniu i dezodorant. Mamy na 5 z 7. A, z tej taśmy nie wziąłem. Dobra. Czyli sąsiad będzie się golił, okej. To na spokojnie. Muszę tylko wymyślić, jaki będzie najlepszy sposób wykonania wszystkiego. I okej, zaczyna się już szarlotka. Więc, dobra, tym razem jak on odejdzie, to zaczynamy sesję, już tak nazwę pułapkową. Wiem, że mogłem to zrobić wcześniej, ale no jestem z tych, co to jednak wolą pomyśleć trochę. Dlatego mówiłem też o wolnomyślicielach, bo niejednokrotnie mi czasu brakowało pamiętam za dzieciaka. No ale wtedy byłem, jak to się mówi, młodszy i głupszy. Chociaż teraz w sumie dalej jestem młody i głupi. Więc w sumie tak całkowicie szczerze to się dużo nie zmieniło. No ale dobra. Dobra. Żryj szybciej, sąsiad. Okej. Dobra, to wkraczam do akcji. Jajko, jak mówiłem. Pianka do golenia. Nie, nie pójdę na porost włosów. Pianka do golenia. Nie, nie pianka do golenia. A jednak. Szybciej. Tylko klej, nie wiem z czym. Nie wiem z czym właśnie ten super glue. Po co on w ogóle? A dobra, podejrzewam już, że wiem. Płyn po goleniu. No, standardowo jabłko. Płyn na porost włosów z dezodorantem. Tutaj mydło. On czeka akurat idealnie na szarlotkę. Już wyczyścił oczywiście jajko. I niestety prawdopodobnie się nie uda, bo zdążył odczekać swoje. Chociaż może, nie wiem, się zobaczy. Mhm. 23%. Zobaczymy za chwilę. Idź, sąsiad. Idź. Idź. Tak. Piękna muszka, prawda? Piękna. Mamy obecnie 34. Zostało jeszcze 4 pułapki. No niestety tym razem nie wiesz, czy 100%, chociaż myślałem, że jest dobrze. Nie wiem, może to mydło dało się na przykład w kuchni też, czy coś? Nie wiem. Możliwe. Jeśli tak, to kiedyś będę musiał sprawdzić. Dobra. 56. Zostały 3. No, zostały 3, nie, zdecydowanie się tym razem nie uda. A szkoda. Tą drogą mam takie, powiedzmy, cichą nadzieję, że to wszystko wyjdzie w dobry sposób, bo nie będę ukrywał, sposób, w jaki to nagrywam, to jest taki dosyć eksperymentalny. Właśnie przez to, że jest stara gra i ma rozdzielczość tylko 800x600, więc... No mam nadzieję, że moje sposoby przeskalowania tego dobrze wyszły. I... Cja. Zabrakło tego jednego wybuchu. Tak jak mówiłem. 93%. Czemu jest 97%. No dobra. W sumie
To na tyle na dzisiaj. Jeśli wam się oczywiście podobało, to zostawcie tego komentarza, lajka czy coś. No i mam nadzieję, że właśnie spotkamy się w kolejnych epizodach, bo gra nie jest długa, ja z chęcią pokażę wam wszystko. A naprawdę jest to miła odskocznia dla mnie od gier, które wymagają skupienia, powagi w ogóle. No więc, jak mówię, to tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.